Tytuł mojego dzisiejszego wtorkowego rozważania brzmi Grzeszna pobożność. Mam nadzieję, że was zainteresowałem takim tytułem i mam nadzieję, że już wszystkie czerwone duchowe światełka w waszym życiu zostały zapalone. Bo czy jest możliwym, by pobożność stała się grzeszną? Pomyślmy nad tak zadanym pytaniem. Ja jestem przekonany, że tak. Pod warunkiem oczywiście, że zaczniemy rozumieć pobożność jako bycie religijnym i gdy ta religijność staje się centrum naszego życia, ewentualnie celem samym w sobie. Jeśli religijność staje się centrum naszego życia, a dążenie do niej celem samym w sobie, wówczas jest ogromne niebezpieczeństwo, że ta religijność czy pobożność zamieni się po prostu w grzech. Posłuchajcie, co mówi Księga Ozeasza, 6 rozdział, 6 wiersz. Pragnę bowiem, mówi Pan, miłosierdzia, a nie ofiary i poznania Boga bardziej niż całopalenia. Zastanówmy się przez chwilę nad biblijnymi faryzeuszami. Byli pobożni i byli bardzo, bardzo religijni, ale ich serca nie były we właściwym miejscu. Ich serca były skoncentrowane zupełnie na czymś innym. Mieli taką obsesję na punkcie przestrzegania prawa mojżeszowego i własnych tradycji, że nawet nie dotarli do sedna tego prawa. A sednem prawa jest przecież miłość. O tym Biblia nam wyraźnie przypomina. Jezus nauczał, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i wszyscy prorocy. Prawo zostało zbudowane wokół miłości Boga i wokół miłości do drugiego człowieka. Faryzeusze przeoczyli ten punkt. To samo sedno prawa zostało przez nich pominięte. I doszli do takiego punktu, że stracili współczucie. W Ewangelii Marka w 3 rozdziale, kiedy Jezus uzdrowił chociażby człowieka chromego w szabat, pewnie jak znacie Biblię, pamiętacie tę historię, oni byli bardzo oburzeni tym, co stało się w życiu tego człowieka. Nie liczyło się to, że Jezus jemu pomógł, nie liczyło się to, że Jezus przywrócił mu zdrowie, ponieważ stało to w opozycji do ich rozumienia prawa. To było niezgodne z ich religijnością. I w ten sposób pogoń za pobożnością, źle rozumianą, sprowadzoną do religijnych zasad, doprowadziło ich do grzechu. Posłuchajcie uważnie. Obsesja polegająca na złym posłuszeństwie, na niewłaściwym posłuszeństwie Słowu Bożemu sprawia, że tracimy miłość i współczucie do drugiego człowieka. Powtórzę to jeszcze raz. Obsesja na punkcie źle pojętego posłuszeństwa Słowu Bożemu może doprowadzić nas do tego, że tracimy naszą miłość i współczucie do drugiego człowieka. Do ludzi, którzy giną w grzechu, którzy są w potrzebie. Nawet do ludzi, którzy nas może nienawidzą i którzy może nam zło życzą. A naszą misją przecież ma być to samo, co było misją Pana Jezusa Chrystusa. Poszukiwanie i znajdowanie grzesznego człowieka i doprowadzenie go do zbawienia, a nie próba udowodnienia Bogu i innym, jak bardzo pobożni jesteśmy. Pamiętajmy więc, żeby nasza pobożność i religijność, pobożność rozumiana jako religijność, nie stała się celem samym w sobie, nie stała się centrum naszego życia, bo wówczas zatracimy miłość, która jest wyrazem Bożej doskonałości w naszym życiu i która otwiera nam drogę do wypełnienia tej misji, jaką Jezus włożył w nasze serca. Misję zdobywania innych ludzi dla Jezusa Chrystusa w tym celu, by oni Jego miłości doświadczyli. Pastor Krzysztof Zaremba, Społeczność Chrześcijańska Północna.